myślę, że przede wszystkim aura wakacji daje to możliwość, że można wyjść z kinem w plener, a pogoda w tym roku naprawdę nam posłużyła. Jak nazywa się bohater filmu Jak rozpętałem drugą wojnę światową? Dawid Dora. I wielkie brawa lekarza Gispara. Proszę bardzo. Zabiera pan leżaczek firmy Fortum. Dzisiaj ogląda pan właśnie seansy filmowe z tym leżaczkiem. Gratuluję panu. Fortum stara się wspierać zawsze lokalne społeczności, w których działa. Jesteśmy już jakiś czas w Częstochowie. W 2010 roku wybudowaliśmy tutaj elektrociepłownię. Stąd staramy się też wspierać lokalną społeczność w Częstochowie i stąd nasze partnerstwo w tym festiwalu, ponieważ chcielibyśmy bardzo w jakiś sposób wesprzeć to, co się dzieje w mieście i zaangażować ludzi w jakieś kulturalne wydarzenia, które mają miejsce w Częstochowie. Leżak to oczywiście projekcje filmowe, ale wcześniej, jeszcze przed tym, staramy się mieszkańców Częstochowy wprowadzić w klimat filmowy. Mottem przewodnim oczywiście jest film, pojawia się tutaj i muzyka filmowa, pojawiają się również spotkania z gwiazdami. Mieszkańcy Częstochowy mogli się wcielić w rolę dziennikarzy, ponieważ oni sami również mają okazję zadać pytanie gwieździe. Jak gwiazda po czerwonym dywanie w Częstochowie, cześć, witam, Bartek się nazywam i zapraszam serdecznie. Sporo razy byłem tutaj w Częstochowie, bo spektakle teatralne się są tutaj grane, dość często nawet i bywam w Częstochowie. Za pierwszym razem dostałeś się od razu do szkoły aktorskiej? Tak, akurat miałem to szczęście, że za pierwszym. Na drugi raz bym pewnie nie próbował, ale tak, za pierwszym. Pozdrawiam mieszkańców Częstochowy i okolic. Jest! Pałka po Łodzi, przywitajcie ją oklaskami! Dobry wieczór Państwu. Lubię spotkania, dyskusje, czy komuś się podoba to, co robię, czy nie, czy projekty, w których się pojawiłam, według danych osób były fajne i warte tego. Jest lato, więc jak gdyby jest sezon na wychodzenie i spotykanie się z ludźmi i na oglądanie dobrych rzeczy. Cieszę się, że taka inicjatywa jest w Częstochowie i że ja mogłam zostać częścią po prostu tego wydarzenia. Każdy z nas gdzieś ma w sobie duszę artystyczną i wyraża to w swoim zawodzie, który uprawia. Nawet jeżeli to jest to zawód bardzo taki, powiedziałabym, mechaniczny. Chciałabym wszystkich bardzo serdecznie pozdrowić. To bardzo w ogóle jest wspaniały pomysł, bo zawsze bezpośredni kontakt, rozmowa i bycie z publicznością, tak nie na scenie, prawda, nie ma tej granicy, jest taka możliwość interakcji, to jest zawsze bardzo ciekawe i przyjemne dla aktora i ciekawe, jakie są reakcje, jakie są pytania i jaki jest temat rozmowy. To jest fajna przygoda, fajne przeżycie. Ti piace? Tantissimo. Bellissimo. Sì, sì. Senti, ma è veramente tardi, mi ci stanno per arrivare. Jest dzisiaj ciepło, byłyśmy już tu dwa tygodnie, jak było Jesteś Bogiem. No i wybrałyśmy się dzisiaj. Ekran największy w Polsce i efekty akustyczne cudowne. W ogóle cudowna impreza ten festiwal. I tak dalej, bo w Częstochowie zawsze było trochę mikro pod tym względem, a teraz jest coraz lepiej. Warto tutaj przychodzić i oglądać. Spotkanie z aktorami, konkurs, fitness, wszystko.